Unia Europejska potrzebuje szybkich i sprawnych decyzji, aby móc konkurować z innymi państwami i blokami państw na arenie światowej. Z drugiej strony jednak obecny kształt decyzyjności w Unii rodzi obawę o utratę suwerenności Polski, ale i innych państw europejskich w przypadku centralizacji władzy. Moimi państwa gościem, no, 4 dni po święcie niepodległości, jest przedsiębiorca, polityk, poseł Kukiz 15, Marek Jakubiak. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się nisko. W zeszłym miesiącu Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego przyjęła raport o zmianie traktatów Unii Europejskiej. Jest tam między innymi projekt znoszący prawo weta w wielu sprawach, weta krajowego. Dlaczego tak się boimy zniesienia prawa weta krajów członkowskich, jakby mógł pan powiedzieć? W 66 obszarach, czy trzech, 63 obszarach. Tak. Bardzo istotnych, takich jak obronność, takich jak finanse, takich jak gospodarka środowiskowa. To, proszę Państwa, są kluczowe decyzje. Pozostawia nam się co? Prawo do głosowania za Sejmem, który nie będzie mógł prawa uchwalać, dlatego że prawo będzie uchwalane w Europarlamencie, no bez przesady. No ale mamy swój głos, prawda? Czy musimy mieć weto, czy musimy akurat blokować te decyzje? No bo ta argumentacja, która płynie do nas, to jest, no brzmi mniej więcej w ten sposób. Każdy mały kraj może tak naprawdę zablokować jakąkolwiek decyzję w Unii Europejskiej, w związku z tym proces decyzyjny jest niewydolny, jest długi. No, a gdzie im się tak śpieszy? Przecież, proszę Państwa, w sprawie na przykład Ukrainy, to weto było bardzo potrzebne Niemcom na przykład, którzy obstrukcyjnie podchodzili do całej sprawy obrony Ukrainy do tej pory. Więc to nie jest tak, że my się boimy, że nam się zabierze weto, bo weto to jest brak zgody na cokolwiek, co nam się nie podoba, ale tak powstawała Unia. My nie możemy dyskutować na tym, czy to ma sens, czy nie, tylko my musimy dyskutować nad tym, na co się zgodziliśmy. A zgodziliśmy się na to, że w sytuacjach, kiedy nam coś nie pasuje, możemy powiedzieć brak zgody Polski na taki i wtedy prawo nie wchodzi dla wszystkich innych państw. Tutaj to jest kwestia negocjacji, to jest kwestia umowy. Unia Europejska nie jest jednym państwem, więc nie można na tempo narzekać. Tutaj państwa muszą być bogate i państwa muszą być narodowe, zrzeszone pod egidą Unii Europejskiej. Zrzeszone na zasadzie trzech wolności, wolności gospodarki, przepływu i pieniądza. Więc przepływu ludzi i pieniądza. Więc co tu dyskutować? Oni po prostu wszystko na głowie stawiają. Dyskusja polega na tym, że jeżeli patrzymy na arenę światową, to mamy do czynienia z rosnącą potęgą Chin. Mamy do czynienia z rosnącym znaczeniem Indii, Stanów Zjednoczonych. No, Stany Zjednoczone oczywiście mają swoją pozycję już od dawna. Ale chodzi o to, że Unia Europejska, która jest sfragmentaryzowana, Unia Europejska, która nie podejmuje szybko decyzji, po prostu nie jest w stanie nadgonić tak jakby tych państw, tych dużych państw, które odgrywają coraz większe znaczenie na arenie światowej. Tak ja to rozumiem. Ale pan by chciał, żebyśmy byli Chinami, żebyśmy byli Indiami, czy bo nie rozumiem. No, jesteśmy. Chciałbym, żeby Unia Europejska była w stanie konkurować. Jesteśmy, panie redaktorze, kontynentem, na którym zamieszkuje kilkadziesiąt różnych państw mówiących różnymi językami. Mamy różne waluty, mamy różne historie, często sprzeczne ze sobą albo nawet wrogie ze sobą. Żyjemy na tym kontynencie bardzo długo, bo mówi się nawet o 18 tysiącach lat i pytam się, komu to przeszkadza? Że co, że teraz będziemy mówić po niemiecku i będziemy państwem, landem niemieckim? No przecież nie ma na to brak zgody, bo przecież te 1000 lat szarpania się Europejczyków sami ze sobą dotyczyło tylko i wyłącznie własnych tożsamości narodowych. A więc Europa jest silna różnorodnością. To im to przeszkadza naprawdę? Mówią, że szybko trzeba podjąć decyzję, a w którą stronę te decyzje będą? A kogo będą reprezentowały? Kto interesy na Unii Europejskiej tak naprawdę robi? I tak dalej, i tak dalej. No po prostu zwyczajnie nie ma co przegrywać wszystkiego, bo ja odnoszę wrażenie, że my faktycznie siedzimy przy stole, przy którym gramy w karty, tylko nie wiemy, w jaką grę, ponieważ ciągle ten, który rozdaje te karty, mówi, a teraz to już w inną grę gramy. No nie ma tak, no. My Panie musimy pośle, poważnym państwem być. Panie pośle, Jacek Sariusz-Wolski wskazuje, że wystarczy
porozumienie czterech dużych państw członkowskich Unii Europejskiej, takich państw, które mają więcej niż 50% ludności Unii Europejskiej, aby narzucić wszystkim proponowane przez siebie rozwiązania. Bez prawa weta w takim razie kilka krajów Unii, cztery państwa, mogą przegłosować na przykład Polskę w sprawie niekorzystnych dla naszego państwa rozwiązań. Nie wiem, no na przykład wstrzymanie rozbudowy dróg, czy wstrzymanie rozwoju, czy inne tego typu decyzje. On wskazuje, że tak, że takie państwa to mogą być tak. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania to jest ponad 58% unijnej populacji. Rozumiem, że pan widzi w tym zagrożenie. Czy pana zdaniem to dlatego Niemcom zależy na federalizacji, a Polska się przed federalizacją broni? Wie pan, piękne jest małe. No 27 państw mamy w Unii Europejskiej. No, oprócz tego w NATO mamy przecież jeszcze i Turcję do tego. Mamy układ z Schengen, to nie jest Unia Europejska. I wszystko to działa. Jak się tylko Niemcy zaczynają dobierać do budowania logiki europejskiej, zawsze kończy się to wojną. Więc mamy taką historię i Niemcy powinni się po prostu usunąć w tym momencie, dlatego że ich negocjacje nigdy niczego dobrego Europie nie przyniosły. I tak sądzę, że wie pan, na przykład Ursula von der Leyen jest przedstawicielem Niemiec, a przecież umówiliśmy się niedawno, że te właśnie główne państwa komisarza nie będą miały, a jednak mają. Więc wie pan, no, ja rozumiem, że są ewolucje różnej maści, że dochodzimy do pewnego sukcesu, ale ja tu nie widzę po drodze sukcesu. Tylko pana dlatego, to mierzi, a są tacy, których to nie mierzi. Są tacy, którzy nie uważają tego za problem. Mało tego, niektórzy twierdzą, że wręcz władza Europy nad Polską, taka no, po prostu władza zwierzchnia, można by było powiedzieć, gdzie Polska by była sprowadzona do pewnego rodzaju landu czy województwa europejskiego, to będzie lepsza forma rządów dla naszego państwa. Co by pan odpowiedział na taki argument? No, wie pan, no ręce opadają. No. Ja wiem, że tacy ludzie Są. Ale są takie głosy się podnoszą. No podnoszą się, dlatego, ale to są najczęściej głosy ludzi, którzy mieszkają na Zachodzie, a mają obywatelstwo polskie. Niech przyjadą tutaj, niech sobie tutaj pomieszkają, bo ja widzę trend odwrotny, że to z Europy ludzie przyjeżdżają do Polski i chcą tu mieszkać, pracować i żyć. Więc ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy być taką Holandią czy Belgią, gdzie głównym problemem jest, czy o 20 można z domu wyjść, czy nie. Ja nie chcę tak. Jak się tam jedzie, dopiero się dowidzi. Natomiast oczywiście z TVN-u się tego nie dowiemy, bo tam wszystko jest piękne. I ja chcę Polski taką, jaką jest. Ja się urodziłem w Polsce. Ja oczywiście, Polska jest w Europie i miejsce Polaków jest w Europie, ale czy akurat w państwie niemiecko-francuskim mam wątpliwości co do tego, dlatego że tam, gdzie jest Polaków czterech, są trzy zdania, więc szczerze mówiąc, z naszą demokracją i z naszym pojęciem wolności słowa miejsca dla nas w Europie zapewne nie będzie. No dobrze, a utworzenie Unii Obronnej, jak się pan na to zapatruje, czyli tej armii europejskiej, stałych europejskich jednostek wojskowych, bo to też jest w tym projekcie. Ale jakich europejskich? Stworzyli dwa eurokorpusy. Jeden w Strasburgu, drugi w Szczecinie. Widział pan gdzieś wojska z tym związane? Oprócz 100 oficerów, którzy pensje biorą i siedzą chorągiewki i przestawiają z miejsca na miejsce? Otóż to jest tak, że jeżeli oni założyli w nowoczesnej wojnie, dzisiaj europejskiej, że koncentracja wojsk nastąpi w przeciągu 2-3 miesięcy, no to proszę pana, mamy z domem wariatów do czynienia. I niech oni sobie tam te chorągiewki stawiają, natomiast tylko i wyłącznie silne państwa się obronią, ale to własną armią. Oni mogą przyjść gdzieś w drugim rzucie. Był ten projekt, całkiem poważny projekt obronny, polegający na tym, że na linii Wisły ustawiali obronę i mieli czekać na wojska no, z całą pewnością niemieckie, bo przecież francuskie mają za daleko, do tego, żeby interwencyjnie Polsce przyjść z pomocą. No to ja to widzę inaczej. Ja widzę tak, że po prawej stronie Wisły stoją wojska rosyjskie, a po lewej niemieckie. Pytanie, kto im każe opuścić Polskę? Ja mam więcej dylematów, ale dylematów wynikających z doświadczeń historycznych, a historia lubi się powtarzać i nie muszę państwu tego tłumaczyć. No dobrze, ale z drugiej strony jeszcze zwolennicy federalizacji mówią, jeśli się nie zgodzimy, jeśli Polska nie zgodzi się na federalizację, na centralizację władzy w Unii Europejskiej, to wypadniemy z tego głównego unijnego politycznego obiegu. Jakby pan na to odpowiedział w takim razie? A co to jest za obieg?
Co to jest za obieg? Pytam się, jak Unia chce w Polsce rząd wybierać. No, no na przykład no i de facto wybiera. Obieg niemiecki, francuski, pan mówił akurat do tych no i trudno, co robić? No, trudno co robić. Nie pierwszy raz, proszę Państwa, tak się dzieje w historii europejskiej. Przypomnę, że w 20 roku to właśnie Niemcy rozkręcali tory, żeby przypadkiem uzbrojenie z Francji nie trafiło do Polski. Więc a teraz, jak wojska amerykańskie szły na poligon do Polski, aktywiści niemieccy blokowali autostrady, żeby się te wojska nie przemieszczały do Polski. I tak dalej, i tak dalej. My po prostu musimy zdać sobie sprawę z tego, że wróg może przyjść z każdej strony i z zachodniej również. Dlatego Polska powinna być... Mocne słowa, panie pośle, w tym momencie. Ja mówię o tym już od 2 lat, że doktryna wojenna Polski musi zakładać, że wróg może z każdej strony do Polski przyjść. I o ile Państwu przypomnę tylko, że Göring w 1933 roku mszę honorową w Berlinie celebrował, proszę Państwa, nikt nie inny, tylko Hitler. I z Polską były rewelacyjne stosunki w 1933 roku. W 1935 i 1936 Göring przyjeżdżał do Polski na polowania i tak dalej, klepali się po plecach, wszystko było dobrze, mieliśmy pakt o nieagresji. W 1939 jak się skończył, sami wiecie. Więc proszę nie zakładać, że wszystko jest w Europie poukładane, bo to jest nieprawda. No dobrze, ale mamy na razie NATO, mamy Unię Europejską. Ja bym akurat takiego czarnowidztwa nie uprawiał. Natomiast, panie pośle, to do konkretów. Czy obecny Sejm, pana zdaniem, zgodzi się na centralizację Unii Europejskiej, jeżeli to będzie przedstawione przed ten Sejm? Wiemy, jaka jest arytmetyka, jesteśmy po pierwszych głosowaniach, wiemy mniej więcej, jak to się układa. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat? Nie, no, ratyfikacja nie przejdzie przez Sejm. To nie ma takiej możliwości, żeby PSL i Polska 2050 za tym zagłosowały. No nie ma takiej możliwości, nawet SLD się nie zgadza. Mhm. Więc tu marzenia Donalda Tuska mogą lec w gruzach, chyba że on dokona jakiejś dziwnej transformacji, nie wierzę w to. Ludzie w jego wieku nie zmieniają się aż tak bardzo. Natomiast proszę Państwa, to może być cichutko zrobione. To może być tak, że na Radę Europejską to trafi i Polska nie zgłosi sprzeciwu. Tak też może być, a Tusk będzie siedział i to wszystko wprowadzą sobie po prostu elegancko, ponieważ oni już uznali, że ich prawo jest wyższe nad konstytucją, mimo że kłamią zwyczajnie, to może się wszystko dziać. No, Polska musi być gotowa na to, że może być wyciskana, tak jak Wielka Brytania, z Europy po to, żeby Niemcom nie przeszkadzać. To co robić w takiej sytuacji, panie pośle? Swoje. Pracować, rozwijać Polskę, budować Polskę, nie kłócić się, budować CPK, budować to, co te inwestycje, które są rozpoczęte, budować elektrownie atomowe do tego stopnia, żebyśmy mieli energetyczną samodzielność. Czyli stawiasz na państwo narodowe po prostu. Ale przecież każde państwo jest narodowe. Chodzi o to tylko, czy ma piątą kolumnę, czy nie ma piątej kolumny. No. Polska jest jednak zakażona piątą kolumną. My to wyraźnie widzimy i pokazujemy to wprost. Natomiast wiecie Państwo, ja nie odmawiam nikomu patriotyzmu. Każdy może mieć definicję własnego patriotyzmu. Bo nawet to, co Pan powiedział, że są ludzie, którzy uważają, że jak Polska będzie jednym z landów europejskich, no to patriotyzm nakazuje, bo dzieci będą bezpieczne. Nie będą bezpieczne. To państwo będzie bezzębne, tak jak Unia Europejska jest bezzębna. To będzie drukowany pieniądz, który w każdej chwili się może zawalić, a Niemcy jako jedyne państwo w Europie jest przygotowane na zmianę waluty i powrót do Deutsche Mark. Więc proszę Państwa, wszyscy, teraz Niemcy są przygotowani na wszystko, a w Europie pozostałe państwa na nic. A o federalizacji w Unii Europejskiej rozmawiałem z krytycznym wobec tego pomysłu, z krytycznym wobec tego projektu, jak słyszeliśmy, posłem Kukiz 15, Markiem Jakubiakiem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję serdecznie.